Sposób obsługi nowego traktora gąsienicowego w ciągu pierwszych 50 do 100 godzin pracy może w znaczącym stopniu wpłynąć na ogólną żywotność pasa gąsienicy. Nagrzewanie spowodowane tarciem w układzie gąsienicowym skraca okres eksploatacji pasów, rolek środkowych i kół. Na wytwarzanie ciepła w nowych gąsienicach dodatkowo wpływa fakt, że guma pasów jest miękka i lepka, a koła nie są jeszcze wygładzone. Czynniki te powodują wzrost współczynnika tarcia. Traktory gąsienicowe wykorzystują glebę jako środek poślizgowy między gumowymi pasami gąsienic a kołami. Dlatego nowe lub czyste gąsienice powinny mieć jak najszybciej kontakt z suchym, pylistym gruntem. Ważnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie okresu eksploatacji nowych gąsienic jest zahartowanie ich pasów. Hartowanie należy wykonać przed wyjechaniem ciągnikiem na drogę, pracą na ciężkich, wilgotnych glebach czy obsługą w zimie na zamarzniętym gruncie i śniegu. Pasy gąsienicy hartuje się poprzez okresowe stosowanie suchej, pylistej gleby w przestrzeniach między kołami a pasem. W przypadku braku dostępu do suchej gleby można użyć ilastego środka poślizgowego, takiego jak oil drill czy talk. Warstwa takiego preparatu będzie zapewniać suche smarowanie gąsienicy, zanim maszyna znajdzie się na polu z suchą glebą. Nasyp środek poślizgowy do przestrzeni między kołami pośrednimi, zarówno przednimi, jak i tylnymi. Dzięki swojemu kształtowi koła pośrednie tworzą zagłębienie utrzymujące środek poślizgowy. Następnie przy każdym obrocie koła środek jest rozprowadzany po pasie gąsienicy. Powoli jedź ciągnikiem, aby środek poślizgowy dokładnie pokrył wnętrze gąsienicy. Należy zapewnić nieprzerwaną pracę gąsienicy w suchej glebie, środku oil drill lub talku przez pierwsze 15 minut obsługi. W przypadku transportowania materiałów środek poślizgowy powinien być uzupełniany po każdych 15 km. Ponadto środek poślizgowy należy stosować po czyszczeniu lub wymianie gąsienic oraz przed planowaną pracą na zamarzniętym gruncie. Przy użyciu termometru dotykowego lub na podczerwień dokładnie sprawdź, czy gąsienice się nie przegrzewają. W tym okresie wstępnego docierania wygładzane są koła oraz zęby napędowe pasa. Nadmiarowy materiał zostaje zdarty, a w gumę wnikają drobinki pyłu, co zmniejsza tarcie. Jeśli pasy gąsienic nie zostaną prawidłowo zahartowane, nadmierne ciepło wytwarzane przez tarcie może gromadzić się w klockach napędowych, pasach, rolkach środkowych i kołach. Ciepło nagromadzone w rolkach środkowych może powodować oddzielanie się gumy. Proces ten zaczyna się najczęściej po wewnętrznej stronie rolki, bliżej zębów napędowych. Kolejnym źródłem nagrzewania się układu gąsienicowego jest jazda ciągnikiem po drogach. Tarcie pomiędzy występami bieżnika a nawierzchnią drogi szybko generuje w nich ciepło. Natomiast ze względu na grubość występów i brak kontaktu z chłodną glebą, ciepło jest z nich oddawane powoli. Kostki bieżnika mogą przegrzać się do tego stopnia, że dojdzie do wewnętrznej zmiany stanu skupienia. Guma w środku bieżnika przechodzi wtedy w swój pierwotny stan ciekły. Następnie, w miarę schładzania się płynnej gumy, w bieżniku mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. Na początkowych etapach tego procesu dochodzi do odkształcenia kształtu bieżnika. Natomiast na kolejnych etapach klocki mogą ulec rozerwaniu, co wygląda, jakby uległy uszkodzeniu mechanicznemu. Jeśli przegrzewanie nie będzie kontrolowane, może nawet dojść do wystrzępienia osnowy pasa gąsienicy. Ponadto, nawet po wstępnym dotarciu, zbyt częsta jazda po drogach może powodować zużywanie się gąsienicy kilkanaście razy szybciej niż podczas pracy na polu.
Do transportu ciągnika zaleca się wykorzystanie naczepy niskopodwoziowej z aluminiowymi lub żeliwnymi wysuwanymi podporami do ciągników o szerokim rozstawie ścieżek. Na podporach układa się następnie deski z drewna twardego w jednej płaszczyźnie z pokładem naczepy lub nieco wyżej, aby zapobiec uszkodzeniu gąsienic. Można też zastosować dodatkowe najazdy z drewna, aby nie uszkodzić gąsienic przy wjeżdżaniu ciągnikiem na naczepę i zjeżdżaniu z niej. Wysokość najazdów powinna być nieco większa niż wysokość pokładu naczepy. Dzięki najazdom gąsienice nie zetkną się z ostrymi krawędziami naczepy.